z tej strony Auto Marian, witam Cię na moim kanale. Na świecie jest tak, że najlepsze minivany robią Amerykanie. No, później zaczęli robić te minivany Japończycy, ale w Europie najlepsze auta tego typu robią Francuzi. Dlatego dzisiaj też na kanale w mojej ulubionej serii 500+, gościmy auto francuskiej marki. Aż cisną się na usta słowa Aujourd'hui nous avons encore une fois Citroën. Citroën C4 Picasso. Jedziemy z tematem. Troszkę by się rozpadało, więc cytryna na początku była ładna i czyściutka, teraz jest trochę przybrudzona i mokra. No ale ja się deszczu nie boję, tak samo jak mój sprzęt, więc po kolei. Samochód tego segmentu u Citroena powstał już w 1998 roku. I była to Xara Picasso, zbudowana na płycie podłogowej Citroena Xary. Samochód był produkowany przez aż 14 lat w Europie na przykład, bo aż do 2012 roku. Pomimo tego, że na rynku od 2006 roku był już jej następca, czyli właśnie taki samochód jak jest za nami. Samochód tak naprawdę tej pierwszej generacji Xara Picasso, czyli ten minivan Citroena, prawie że doczekał się trzeciej swojej odsłony, bo od 2013 roku jest z kolei już dostępny następca tego modelu. Samochodzik ten był zbudowany na płycie podłogowej Citroena C4, a także była to wspólna konstrukcja z Peugeotem 307. Urósł w stosunku do poprzednika, bo pierwsza generacja miała 4,2 metra długości, ale dysponowała ogromną przestrzenią. Bagażnik można było powiększyć aż do 2000 litrów. Ten samochód ma prawie 4,5 metra długości i występował w dwóch wersjach nadwozia, w takiej jak ta, czyli po prostu Citroen C4 Picasso oraz C4 Grand Picasso. Różnice, oprócz tego, że Grand był nieco dłuższy, no to sprowadzały się do tego, że po prostu miał nieco inaczej poprowadzoną linię dachu. W tej wersji ta tylna część samochodu jest nieco bardziej ścięta. Cała bryła, oprócz tego, że jest całkiem ładna i przyciąga wzrok, to jeszcze do tego ma taki kształt jajka. Natomiast Grand Picasso miał ten dach nieco wydłużony, a tylna klapa była bardziej pionowa. Różnicą też były tylne światła. Tutaj mamy takie duże, powiedzmy też nieco jajowate, a w Grandzie te światła były po prostu pionowe. Samochód ten jest jednym z najbardziej przeszklonych procentowo minivanów na rynku. W wersji ze szklanym dachem, całym szklanym dachem, to jest najbardziej przeszklony samochód na rynku. Ta tylna szyba, która w tej wersji, w wersji Exclusive, jest przyciemniana i wygląda być może jak słupek C, no to jednak słupkiem C nie jest. Tu jest po prostu szkło. Dzięki temu w aucie mamy bardzo dobrą widoczność przede wszystkim. Należy zwrócić uwagę również na to, jak nisko jest poprowadzona linia drzwi, a także jak się bardzo ciekawie załamuje. Początkowo idzie nieco do góry, potem przy drzwiach tylnych się załamuje do dołu i znowuż wraca do góry. Tutaj jeszcze mamy taką chromowaną listewkę. Ja w minivanach lubię od tyłu. W sensie lubię zaczynać od tyłu. No, zwiedzanie samochodu lubię zaczynać od tyłu. Nie będę więcej mówił, bo się pogrążę jeszcze. Także zapraszam Was do środka tego pojazdu i zaczynamy właśnie z tej strony. Chodźcie. Ponieważ to jest seria 500+, celowo zostawiłem w środku również fotelik, żeby Wam pokazać, jak wszechstronnym i pojemnym ten samochód w istocie jest. Ogromny wpływ na to ma jego szerokość nadwozia. To jest 1,80 m, ponad 1,80 m szerokości, 1,70 m wysokości. Nieco więcej jest to również w wersji Grand. Tutaj przestrzeni nad głową naprawdę nie brakuje, tym bardziej, że siedzimy dosyć nisko na podłodze, na tym foteliku. Przestrzeni, tak jak mówiłem, jest wystarczająco dużo, na tyle nawet, żeby trzy foteliki tutaj zamontować na każdym z foteli, a każdy z foteli jest osobno przesuwany do przodu, do tyłu. Można regulować sobie również kąt położenia oparcia, ale w taki idiotyczny sposób, bo tu mamy takie cięgno, które jakby podnosi cały fotel. Czyli siedząc na nim nie możemy sobie podnieść oparcia. Musimy wstać z niego, żeby można było go właśnie tutaj w ten sposób wyregulować. Każdy z foteli również możemy dodatkowym cięgnem z tej strony złożyć sobie. Teraz nie chcę. Zaraz. O! Tak, i on wtedy się składa w podłogę, tworząc nam dodatkową przestrzeń bagażową. I możemy tak zrobić z każdym z tych foteli niezależnie, co jest, no, sami przyznacie, bardzo praktyczne. O, tu jakiś nawet Dodge Viper mi wypadł. Widać, że chłopak podróżuje
na tym foteliku. Przed naszymi nogami mamy ładnie wyprofilowany fotel pasażera z przodu. Do tego również mamy tutaj stolik oczywiście rozkładany. Jest nawet tutaj taka jakaś mała gumeczka, gdzie możemy coś włożyć. Mamy też tutaj dodatkową lampkę, którą możemy sobie oświetlić stolik, żebyśmy widzieli, co pijemy. A przyszedł czas na jedną rzecz. O, jest termosik. Proszę uprzejmie. Kawka. Do kawki ciasteczko owsiane, takie na miodzie, więc nie jest zbyt tuczące. W Citroenie również w dobrze wyposażonych wersjach mamy osobny panel na słupku B do sterowania nawiewem, do sterowania klimatyzacją. Możemy sobie ustawić to na automat albo zwiększyć siłę nawiewu. Bardzo ładnie wykończone jest również wnętrze tego pojazdu, również w tylnej części. Fajnie wygląda w nocy, kiedy nad klamką i na boczku drzwi zapalają się tam takie przyjemnie wyglądające pomarańczowe diodki. Naprawdę bardzo to fajnie wygląda w nocy. Kiedyś wracałem z imprezy tym samochodem, było super. Co jeszcze jest tutaj bardzo fajnego? No to, że pod nogami pasażera, ale tylko z tej strony, mamy dodatkowy schowek, takie auto przemytnika trochę. Podobne rozwiązanie jak było w Renault Scenic, czyli w głównym, u głównego konkurenta C4. Fotele nie są jakoś super wygodne, ale są bardzo też fajnie wykończone. Wszędzie króluje nam ten czarny welur, akurat w tej wersji wyposażenia. Jest bardzo mięciutki, ale jeśli będziecie mieli, tak jak ja na przykład, małego pieska z białą sierścią, no to o Jezus, sprzątania będzie co niemiara, bo welur bardzo szybko łapie psią sierść. Wersja Grand Picasso miała jeszcze dodatkowy rząd foteli z tyłu, czyli była tak naprawdę 7-osobowa. Ta jest 5-osobowa. Tak jak poprzednik, czyli Xara Picasso. Tamta występowała tylko w jednej wersji, czyli właśnie w tej wersji 5-osobowej. Fotele trzeciego rzędu są chowane w podłogę, więc można spokojnie też, jakby jeśli nie potrzebujemy nikogo przewozić, zachować odpowiednią przestrzeń bagażową. A miejsca tam w tej C4 w Grandzie, mogliście widzieć takie auto na jakimś kanale, jest wystarczająco dużo dla osób, powiedzmy, takich o wzroście no, do 1,70 m. Nie jest tak jak w przypadku konkurencji czy SUV-ów 7-osobowych, gdzie producenci już nie przewidzieli miejsca na nogi dla pasażerów siedzących z tyłu. W Citroenie natomiast, który ma prawie 4,7 metra długości, tego miejsca jest wystarczająco dużo. Dojem sobie to ciasteczko jeszcze i przechodzimy do przodu. To jest pycha, to jest z rodzynkami, to jest owsiane. Wow. Auto w koncernie było nazwane przez Citroena wizjowanem. To właśnie było związane z tą ogromną szkloną powierzchnią, która jest w tym samochodzie. Ta przeszklona powierzchnia przede wszystkim rzuca się w oczy, jeśli spojrzymy na tą szybę czołową, która jest po prostu gigantyczna i sięga praktycznie do miejsca, w którym mamy głowę, siedząc na fotelu kierowcy. Jak pierwszy raz jak wsiadłem do tego samochodu, to poczułem się trochę jak w kabriolecie, jak w samochodzie, który kompletnie nie ma dachu, bo nasz wzrok skupiony na jeździe nie obejmuje nawet kawałeczka dachu. No dlatego też Citroen musiał zastosować to, co już widzieliście przed chwilą, czyli takie rolety tutaj na szybę z osłoną przeciwsłoneczną, żeby można było dobrze się zasłonić przed oślepiającym nas słońcem, bo gdybyśmy rozłożyli ją w tym miejscu, to nie dość, że dobrze by nie chroniło nas przed słońcem, to jeszcze możemy się walnąć w głowę o to. Więc takie rozwiązanie tutaj Citroen zastosował. Bardzo fajna rzecz. Samochód pochodzi z czasów, kiedy Citroeny były reklamowane jako tak zwane Creative Technologie. Creative Technologie. No i to da się wyczuć w tym samochodzie właśnie w takich drobnych smaczkach, jak to rozwiązanie osłony przeciwsłonecznej, a także cały wygląd wnętrza. Przede wszystkim wszyscy już wiemy, że w tamtym czasie Citroen stosował rozwiązanie to z kierownicą, której porusza się tylko wieniec, a środek pozostaje nieruchomy. Na środku kierownicy oczywiście mamy
mnóstwo przycisków. To rozwiązanie dla niektórych jest wadą, dla innych zaletą. Wadą dlatego, że kręcąc kierownicą, no, musimy odrywać ręce od koła kierownicy, żeby cokolwiek przestawić. Natomiast jeśli nauczymy się, gdzie jest przycisk do sterowania radia, do sterowania komputerem, do tempomatu i do sterowania klimą, no to na pamięć możemy sobie je wciskać. Przy skręconych kołach nie musimy szukać tego przycisku nie wiadomo gdzie, tylko jest on zawsze w tym samym miejscu. Nad poduszką powietrzną, która dzięki temu rozwiązaniu mogła być niesymetryczna i podobno lepiej to chroni głowę kierowcy. Jest też zestaw kontrolek odpowiadający za informacje, czy mamy zapalone światła od kierunkowskazów. Tu są też lampki i od świateł, powiedzmy, przeciwmgłowych z przodu i z tyłu. Reszta wokół kolumny kierownicy jest urządzona też bardzo ładnie. Typowe francuskie, duże takie przełączniczki. Światła włączamy oczywiście tym po lewej stronie. Tutaj mamy przełącznik od wycieraczek, a także przycisk, którym obsługujemy komputer pokładowy, żeby zobaczyć, jak wygląda chwilowe lub średnie spalanie na jednym z dwóch dystansów, które sobie zadamy. Nad kolumną kierownicy, tak nieco po amerykańsku, jest dźwignia od... No dźwignia, duże słowo, dźwigienka od sterowania skrzynią biegu, bo w przypadku tego egzemplarza mamy tutaj skrzynię biegów mechaniczną, sterowaną elektronicznie. To nie jest automatyczna skrzynia biegów, tylko to jest taka skrzynia, która no, zmienia biegi tak jak manual, tylko że nie ma sprzęgła i nie musimy go wciskać. To sprawiło, że te wersje C4 mają pewną zaletę w stosunku do manuali. Mamy dodatkowy schowek na środku, który dodatkowo jest klimatyzowany i ma uchwyty na kubki. Jest on całkiem pojemny. W wersjach ze skrzynią manualną tu oczywiście była dźwignia do zmiany biegów. Schowków tutaj też jest dosyć dużo. Potężny schowek przed fotelem pasażera z przegródkami i z taką główną częścią, gdzie możemy naprawdę sporo rzeczy zmieścić. Nad tym schowkiem na górze deski rozdzielczej jest jeszcze jeden schowek i tu przed kierowcą jest drugi schowek, czyli mamy aż cztery schowki. Centralnie umieszczony wyświetlacz, dla mnie wada w większości samochodów, ale tutaj jest on fajnie podświetlony, ciekawie wygląda i jest dosyć czytelny, schowany pod takim daszkiem i tak naprawdę większość samochodów, które mają ten centralnie umieszczony wyświetlacz, ma go gdzieś dosyć nisko, a ten jest mniej więcej na wysokości wzroku kierowcy i dzięki temu jest bardzo czytelny. Na środku mamy oczywiście schowane też radio, tak jak w większości Citroenów z tamtych czasów, przycisk do wyłączenia SP, przycisk do zamykania auta i cztery fejkowe przyciski, które w tej wersji nic nie robią. Na środkowym tunelu jest również taka wyjmowana popielniczka, którą możemy przestawić do dwóch miejsc, do dwóch uchwytów na kubki. Jest zapalniczka i osobne gniazdo na 12 V. Sterowanie klimatyzacją odbywa się panelami, które są umieszczone nie na środku deski rozdzielczej, ale kierowca obsługuje to sobie lewą ręką, a pasażer prawą. Kierowca ma ten sterownik nieco większy, ma tu nieco więcej funkcji. Przyciski są rozmieszczone ciekawie, jest ich sporo, ale bardzo łatwo się tego nauczyć, tej obsługi klimatyzacji. Pod sterownikiem do klimatyzacji mamy jeszcze przyciski do otwierania wlewu paliwa, wyłączenia czujników parkowania, bo ten egzemplarz jest również niewyposażony. Pełna elektryka szyb, ładnie wykończone wnętrze, te tutaj polerowane plastiki na drzwiach oraz właśnie na desce rozdzielczej pod wyświetlaczem wyglądają bardzo, bardzo fajnie. Fotele tutaj również są wygodne. W tej wersji mamy kapitańskie fotele z podłokietniczkiem. Pasażer również ma podłokietniczek. Są one regulowane na wysokość. Kierowca ma jeszcze możliwość tutaj regulacji podparcia lędźwiowego. Na uwagę zasługuje również to, że mamy tutaj lusterko wsteczne, fotochromatyczne oraz lustereczko, dzięki którym możemy podejrzeć, co się dzieje z naszym brzdącem w foteliku. Możemy je tak ustawić, że widzimy tył pojazdu i na przykład co robią właśnie dzieciaki z tyłu. Aha, nie wspomniałem oczywiście, że z tyłu są mocowania Isofix, czyli nie dość, że te foteliki możemy trzy tutaj zmieścić obok siebie, to jeszcze każdy z nich możemy bezpiecznie zamontować. Citroeny były w większości przypadków, bardzo dobrze wyposażone. No, było tutaj dość mocno napchane tej elektroniki, która według użytkowników może być zawodna czasem, ale to raczej dotyczy egzemplarzy powypadkowych lub powypadkowych, które były naprawiane nie tak jak trzeba. No wtedy mogą wystąpić pewne
problemy, tym bardziej, że naprawdę jest tej elektryki tutaj sporo. Jedna ciekawa rzecz, jeszcze tu jest taki, takie pokrętełko na środku deski rozdzielczej, którym sterujemy siłą, intensywnością zapachu, który może wydobywać się z nawiewów. Do tego są specjalne, dedykowane wkłady, które można tutaj dokupić w serwisie na pewno Citroena, bądź na jakimś serwisie aukcyjnym. Uzupełnić to sobie i dzięki temu w aucie pachnie bardzo przyjemnie. Jak ja to wymontowałem, to już myślałem, że to popsułem, ale chyba jest ok. Aha, na konsoli środkowej jest również przycisk do hamulca awaryjnego, który i tak zaciąga się automatycznie. Jest on elektryczny, nie mamy dźwignia hamulca ręcznego, dzięki temu tutaj też jest sporo przestrzeni, a ponieważ podłoga jest płaska, no to też nie mamy żadnego tunelu środkowego. Alright, no to do przodu czy do tyłu? Nie, do tyłu, do bagażnika. Idziemy. Stało trochę padać i bardzo dobrze. Pomimo tego, że tej elektryki jest sporo, to jednak samochód nie jest wyposażony w bezkluczykowy system otwierania, co dla mnie jest trochę wadą, tym bardziej, że samochód no, pochodzi z takich lat, kiedy Francuzi już tego typu rozwiązania stosowali, na przykład właśnie Renault miało coś takiego. Poczekam, aż przejedzie. Fajny Audi. Stop. Dziwi mnie, że w tak zaawansowanym technologicznie, Creative Technology voiture, nie było tego właśnie bezkluczykowego systemu otwierania. Tutaj jednak kreatywnej technologii nie koniec, ponieważ w bagażniczku mamy coś takiego, co się nazywa latarka. Latareczka, którą... dziwne, że nie działa akurat. Nieważne, w każdym razie normalnie, jak ona jest zamontowana... O, zadziałała na chwilę nawet. Coś tu się... O, działa. Nie jest tak źle z tymi Citroenami. Kiedy ona jest tutaj umieszczona, to jest po prostu lampką oświetlającą bagażnik, a po wyjęciu jest latarką. Bardzo sprytne rozwiązanie. Mamy tutaj również uchwyty takie do zakupów, jakieś uchwyty do mocowania bagażu w podłodze i na ścianach. W tej wersji mamy również pneumatyczne zawieszenie z tyłu. To nie jest hydropneumatyczne zawieszenie, jakie znamy z Citroenów, tylko to jest pneumatyka, która utrzymuje ten pojazd w poziomie przy pełnym załadunku, przy załadowaniu bagażnika. Mogliście zwrócić uwagę, że ten samochód stoi jakby trochę na glebie, ponieważ się opuścił. I tutaj mamy też przycisk do sterowania tym pneumatycznym zawieszeniem. Wydaje jakieś dziwne dźwięki. Nie chcę się podnieść. Ten system można również tutaj wyłączyć, ale nie chcę tutaj za bardzo grzebać. Jest również jakiś praktyczny schowek w jednej ze ścianek. Dodatkowy taki tutaj, o, coś tu jeszcze jest, jakiś cwancyk i jakiś moduł box. Coś tutaj było, ale już tego nie ma. Bagażnik ma pojemność w wersji tej zwykłej, czyli C4, Picasso jakieś niecałe 600 litrów. W wersji Grand Picasso jest to trochę więcej, ale spokojnie właśnie przez złożenie tych foteli możemy powiększać tą przestrzeń bagażową do 1700 litrów w tej krótkiej wersji, aż do prawie 1900 w tej wersji długiej. Ten samochód sprawdzi się przy dwójce dzieci. Przy trójce już lepiej zainteresować się tym większym modelem. Sam bagażnik no, jest całkiem ładnie wykończony. Pod podłogą tutaj nie mamy koła zapasowego. Po francusku powinno być ono pod samochodem. Natomiast tego tutaj nie ma. Tutaj natomiast często kryją się na przykład jakieś subwoofery, zmieniarki i inne cuda, wianki, w które to auto również jest wyposażone. No i właściwie tyle, jeśli chodzi o bagażniczek tego samochodu. To teraz szybciutko maska i jedziemy dalej z tematem. Koncern PSA, tak samo jak koncern Renault, od wielu lat walczy z obiegową opinią o tym, że nie kupuje się aut na F. Oczywiście jest tutaj kilka problematycznych jednostek napędowych, jednak w większości nie sprawiają one większych problemów, ani nie są jakieś specjalnie drogie w utrzymaniu. Tutaj mamy jeszcze taki malutką podpórkę do klapy,
Creative Technology. Jednostki napędowe w C4 na początku produkcji to było tylko 1.8 oraz 2.0 benzyna. 1.8 miał 125 koni, 2.0 miał tych koni mechanicznych już 140. I większość osób mówi, że te silniki do wersji Grand, czyli te dwulitrówki, są zdecydowanie lepszym wyborem niż 1.8, że 1.8 po prostu jest trochę za słaby. Rozpędza to auto mniej więcej w jakieś 12,8 sekundy do setki, bo ma 170 Nm momentu obrotowego. Dwulitrówka ma tego momentu obrotowego już nieco więcej, bo 200 Nm, więc dużo lepiej sobie radzi z większą budą i cięższą budą, która potrafiła ważyć nawet ponad 1600 kg. Ta krótsza wersja jest nieco lżejsza, więc tutaj 1.8 też wystarczy. Później pojawiła się jednostka 1.6 VTi 120-konna. Nie była ona wcale dużo słabsza od 1.8, bo miała 120 koni i 160 Nm momentu obrotowego. Jednak była to konstrukcja, która powstała we współpracy z BMW. Tak samo jak jednostka, która zastąpiła dwulitrówkę, czyli 1.6 THP. Doładowana jednostka 1.6, która miała od 140 do 155 koni mechanicznych i był to najżwawszy, że tak powiem, Citroen C4 Picasso wtedy. Nawet lepszy niż dwulitrówka, bo potrafił się rozpędzać już w nieco ponad 10 sekund do setki. Jednakże BMW jakby z tamtych czasów produkcji, silniki benzynowe, to jest jeden główny problem, czyli rozrząd, rozciągający się łańcuch rozrządu z wadliwymi napinaczami, z wariującymi wariatorami i mnóstwem innych problemów. Także to nie jest jednostka, którą wcale bym Wam polecał do tego samochodu. Jeśli chodzi o benzyny, wybierzcie te starsze rocznikowo samochody, czyli do 2009 roku, jeszcze przed liftowe. Lift miał miejsce w 2010. Był delikatny, bo są dużo mniej problematyczne, a także lepiej współpracują na przykład z instalacją gazową. Problemem jednak może być oczywiście zamontowanie butli gazowej w tym samochodzie, ponieważ jedyne miejsce, gdzie możemy ją zamontować, to jest w miejscu koła zapasowego pod samochodem z tyłu i nie będzie ona jakaś duża, jakieś 30-40 litrów, no to przy spalaniu mniej więcej 11 litrów na setkę, czy tam 12, czy tam 13 z automatem, z którym najczęściej występowała dwulitrówka, no to jednak na wiele nie wystarczy. Jeśli chodzi o bardziej ekonomiczne jednostki, czyli jednostki dieslowskie, były dwa silniki. W sumie było 6 razem z tymi benzynami, ale w aż 15 wersjach. 1.6 HDI początkowo do 2009 roku 16-zaworowy o mocy 109 koni mechanicznych oraz później 8-zaworowy o mocy 112 koni mechanicznych. I ten drugi jest lepszy, jeśli chodzi o 1.6 HDI. Ponieważ te pierwsze miały, ze względu na tą 16-zaworową głowicę, miały problem z łańcuchem, który spina wałki rozrządu. On też potrafił szwankować. Do tego dochodzą problemy z nieprawidłowym zaprojektowaniem smarowania turbosprężarki, która może nam się zużyć przedwcześnie. Jednostka większa, czyli 2.0 HDI, która występowała w trzech wariantach mocy, 136, 150 i 165 koni. Ta najmocniejsza już miała około 300 Nm momentu obrotowego i bujała to auto w jakieś 12 sekund do setki. Jest nieco lepsza od 1.6. Tak ogólnie po prostu 2.0 HDI jest nieco lepsze. Niewiele więcej pali, bo 1.6 pali niecałe 6 litrów, 2.0 trochę ponad 6. Bliżej 7, jednak nie ma tych problemów właśnie z tym łańcuchem spinającym wałki rozrządu oraz jest po prostu dużo lepszym silnikiem, jeśli chodzi o jednostkę wysokoprężną. Samochód występował z trzema rodzajami skrzyni biegów. Manualna pięciobiegowa, o rzesz. Manualna pięciobiegowa, manualna sześciobiegowa oraz sześciobiegowy automat. Ten klasyczny automat hydrokinetyczny występował w wersji 2.0 HDI 165 koni tylko i wyłącznie, a taka skrzynia jak tutaj mamy, czyli skrzynia MCP, która jest właściwie mechaniczną skrzynią, tylko sterowaną elektronicznie, jak wspomniałem, występowała powszechnie. Na pewno spotkacie się z wieloma różnymi opiniami na temat tej skrzyni MCP. W ogóle jazda z tą skrzynią zautomatyzowaną jest dosyć dziwaczna i wiele osób jakby nie potrafi jeździć tym samochodem, ponieważ w momencie, kiedy auto zmienia biegi, odejmują lub dodają gazu, co jest nieprawidłowe zachowanie. Po prostu należy ten gaz trzymać w takiej pozycji, w jakiej mieliśmy. Zmianą biegów zajmie się już elektronika. Do tego wielu użytkowników mówi o tym, że one szarpią na przykład, że jakoś dziwnie zrzucają biegi i tak dalej, ale jedyną rzeczą, którą należy robić w tym samochodzie, to jest poddanie tej skrzyni adaptacji w serwisie.
serwisie. To znaczy, musimy zaadaptować tą skrzynię do zużywającego się sprzęgła. I tak jak mówiłem, najlepiej zrobić to w serwisie, ponieważ tam jeszcze może być aktualne oprogramowanie do tej skrzyni. Jeśli nie będziemy mieli świeżego softu do tej skrzyni, no to nadal te problemy z szarpaniem, powiedzmy, mogą występować. Dlatego polecam zrobić to w serwisie. Jeśli macie właśnie auto koncernu PSA z taką skrzynią, udajcie się właśnie w takie miejsce, żeby to zrobić. Nie jest to jakoś specjalne drogie, bo kosztuje to jakieś 200 zł. Pooglądajcie sobie jeszcze tego Citroena, póki był suchy i w miarę jeszcze czysty, a zaraz wsiądziemy sobie i pojedziemy. Pompuje się. Tył. Przestał. Napompował się. Dość daleko jest umieszczona klamra do zapinania pasów. Samą tą dźwigienkę obsługuje się bardzo fajnie i lekko. To jest chyba jedna z najlżej chodzących dźwigni do skrzyni automatycznych, z jakim miałem do tej pory do czynienia. O. Znowu coś tam się podpompowało z tyłu. No i pierwsze co po ruszeniu to ta dziwaczna właśnie zmiana biegów. Samochód zachowuje się dokładnie tak, jakbyśmy jechali manualem, tylko nie używamy do zmiany biegów właściwie lewej nogi i prawej ręki. Jest odczuwalne bardzo to, jakby samochód na chwilę właśnie włączał sprzęgło, następuje zmiana biegu, a potem delikatne jest bujnięcie po wrzuceniu biegu wyższego. O! Takie delikatne bujnięcie jest typowe jak dla samochodu z manualną skrzynią biegów, tylko że wszystko działa w automacie. Po zajęciu miejsca za kierownicą, oprócz tego, że początkowo mamy dziwne wrażenie, że coś nam się tutaj przed oczami za mało obraca ze względu na tą kierownicę z ruchomym wieńcem, potem następuje to oszołomienie tą przeskloną powierzchnią. Widać bardzo dobrze w każdym kierunku. Słupek A, który jest jakby podzielony na dwa, na A i A+, tą małą szybką, sprawia wrażenie, że nie mamy tutaj martwego pola. Nad głową mamy fantastycznie dużą przeszkolną przestrzeń, dzięki czemu w aucie jest bardzo fajnie jasno, a także na pewno jest to plus, jeśli chodzi o jazdę miejską, ponieważ nawet podjeżdżając blisko do sygnalizatora świetlnego, widzimy, jakie światło mamy nad głową, nie musimy się wychylać, po prostu przez tą wielką szybę widać wszystko doskonale. Jadący kierowcy z naprzeciwka też nas dobrze widzą. Po prostu nie siedzimy w cieniu szyby, tylko no, światło oświetla naszą twarz, więc lepiej na przykład, nie wiem, no, nie dłubać w nosie, bo to będzie widać, albo nie robić głupich min, bo też to będzie widać. Przynajmniej kierowcy z naprzeciwka zauważą, co robimy w samochodzie. Czy się uśmiechamy, czy stroimy fochy. Jeśli chodzi natomiast o samą jazdę samochodem i zestrojenie jego zawieszenia, no to oczywiście jest po francusku mięciutko i komfortowo. Ten samochód nie jeździ na pewno tak dobrze jak Ford Focus, czy tam Ford C-Max, czy na przykład Volkswagen Touran, albo Mazda 5, ale no, dla osób, które cenią sobie
sobie komfort w jeździe minivanem, a właśnie minivany powinny być takie, powinny być wygodne i komfortowe, to zestrojenie zawieszenia będzie niewątpliwą zaletą. Zawieszenie, pomimo tego, że jest zestrojone całkiem komfortowo, jednak no to jakoś mocno nie przechyla się przy gwałtownej zmianie kierunku jazdy, co jest akurat dla mnie też dosyć dużym plusem, bo wybieranie poprzecznych nierówności no daje duże poczucie komfortu, natomiast przechył nadwozia nie jest na tyle duży, żebyśmy się czuli niepewnie podczas jazdy tym samochodem. Moment obrotowy to jest jakieś 240 Nm, no to pozwala na sensowne przyspieszenia, na pewno wyprzedzanie innych pojazdów na trasie na przykład. I ten samochód jakoś w miarę, powiem Wam, się buja do tych prędkości, że tak powiem, przełajowych. No, tych prędkości, które chcielibyśmy rozwinąć na trasie. Ogromnym plusem, ogromną zaletą C4 jest wyciszenie wnętrza. Ten samochód to jest jeden z najlepiej wyciszonych samochodów, jakim miałem przyjemność jechać. Tym bardziej, jeśli chodzi o auta z jednostką wysokoprężną. Citroen w tym samochodzie zastosował jakby wielowarstwowe szyby. Szyby składają się z dwóch warstw szkła oraz z jednej warstwy tworzywa sztucznego, co sprawia, że właśnie nie dochodzą nas jakieś niepokojące dźwięki z zewnątrz, że jakieś szumy nie docierają do naszych uszu, szumy wiatru, szumy oporów toczenia, cokolwiek. No, ten samochód jest naprawdę bardzo fajnie wyciszony. Można się złapać na tym, że mamy wrażenie, że jedziemy z prędkością powiedzmy 80 km na godzinę, a po zerknięciu na prędkościomierz, ten elektroniczny prędkościomierz, okazuje się, że jedziemy grubo ponad 120 i wcale tego w tym samochodzie nas nie słychać. Pozycja za kierownicą jest całkiem dobra. Kierownicę mamy regulowaną w dwóch płaszczyznach, więc niezależnie od wzrostu możemy sobie tą dobrą pozycję tutaj jakoś znaleźć. Płynnie to całkiem chodzi, ale jak dla mnie, pomimo tej regulacji, kierownica i tak jest troszeczkę za daleko ode mnie, ale jednak nie mamy tutaj takiej typowej pozycji do jazdy jak w minivanie. Wcale nie siedzimy jakoś bardzo wysoko, nawet niżej niż w niektórych autach klasy SUV, średniej klasy SUV. Aha, tu mi się włączył obieg zamknięty i dlatego te wielkie szyby parują. Ale mogę to wyłączyć na kierownicy i zaraz powinno być ok. Podkręcimy nieco wiatrak, damy nadmuch na przednią szybę bez klimatyzacji, bez... nie wiem, co to jest. Nieważne. Wracając jednak do najciekawszej rzeczy właśnie, jaką jest tutaj ta skrzynia biegów. Otóż mamy możliwość zmiany właśnie, mamy taką możliwość, żeby auto samo zmieniało za nas biegi w trybie automatycznym, ale w każdej chwili możemy użyć łopatek, które są zainstalowane tutaj przy kierownicy, żeby samemu zdecydować, jaki bieg chcemy wrzucić. Do tego możemy w każdej chwili też wybrać tryb manualny, w którym tylko i wyłącznie my będziemy decydować o tym, jaki bieg ma być wybrany. Dla wrogów automatów to jest pewna zaleta, ponieważ no, mamy tutaj tak naprawdę manual, który wcale manualem być nie musi, a dla zwolenników skrzyń automatycznych mamy możliwość wyboru manualnego i wtedy możemy się troszkę pobawić. Jedna uwaga jest taka, że na przykład elektronika jakby wrzuca biegi po kolei i zrzuca je też po kolei, więc czasem jadąc z prędkością powiedzmy 100 na godzinę przy wciśnięciu gazu, ten automacik nie zrzuci nam na przykład do czwartego biegu przy wyprzedzaniu i trzeba się posłużyć łopatką, żeby jakby wymusić to, żeby startować z niższego biegu do wyprzedzania. Tak samo jest przy dojeżdżaniu do zakrętów. No, mój 8-letni syn, grając w Forza Horizon, używając skrzyni biegów manualnej, wie, że należy zredukować bieg przed zakrętem, a nie po pokonaniu zakrętu. Natomiast Citroen tego nie wie.
I często jest tak, że dopiero kiedy wykonamy manewr skrętu, skrzynia biegów zrzuci bieg na niższy, ale też możemy sobie radzić z tym w ten sposób, że używamy właśnie łopatek, czyli jeśli chcemy przed zakrętem redukować, to i mamy trójeczkę i ogień. Wielu narzeka również na skuteczność albo na trwałość układu hamulcowego. No, to jest wymieniane jako jedna z wad C4, szczególnie w wersji Grand, tej ciężkiej. No, to jest akurat normalna sprawa, że w minivanach ze względu na ich masę po prostu układy hamulce podlegają jakby większym obciążeniom i szybszemu zużyciu. Problemem może być również tam elektrohydraulicznie sterowany układ wspomagania kierownicy, który chodzi dosyć przyjemnie, właśnie z takim fajnym oporem właściwym dla hydraulicznych układów wspomagania, ale mówi się też, że potrafi to nastręczyć trochę problemów i kosztów. Jeśli chodzi natomiast o eksploatację zawieszenia, no to samochód ma dosyć prostą konstrukcję. Z przodu mamy MacPersona, z tyłu belka skrętna, typowo po francusku. Dzięki temu mamy dużą przestrzeń ładunkową, bo to rozwiązanie jest dosyć kompaktowe i płaskie. No ale trzeba się liczyć na pewno po paru latach, szczególnie na naszych drogach, z regeneracją tego rozwiązania. Koszty nie są jakieś bardzo duże, w granicach około 1200 zł za regenerację belki. Inna sprawa jest, że jeśli mamy to auto z pneumatycznym zawieszeniem, to tutaj też po jakimś czasie będzie trzeba na przykład wymienić kompresor bądź miechy. Kompresor kosztuje około 2000 zł, miechy około 1000 zł. Właśnie zawracałem tutaj i zauważyłem, że ze średnicą zawracania też jest całkiem nieźle w Cytrynie. Nie ma jakichś tutaj problemów. Jedno mnie tylko zastanawia, czy ja jadę na światłach, czy nie, bo tu mi się nic nie pali. Tu mam postojowe, tu mam normalne. Okej, teraz chyba jest światło. A, jeszcze jedna rzecz jest taka, na którą dużo ludzi zwraca uwagę, to znaczy, że klakson jest umieszczony na dole koła kierownicy. Jest takim dużym przyciskiem. Fajnie, że nieważne gdzie go naciśniemy, to klakson zatrąbi, ale naturalnym odruchem kierowcy jest oczywiście środek kierownicy. Kwestia przyzwyczajenia. Zresztą do wielu rzeczy w autach francuskich niestety trzeba się przyzwyczajać. Znalazłem! Wiem, od czego jest ten guzik tutaj z tym dziwnym symbolem. Możemy sobie wyłączyć albo włączyć niektóre funkcje właśnie na wyświetlaczu, czyli możemy wyświetlać wszystko łącznie z obrotami silnika, biegiem, na którym jedziemy, prędkością oraz stanem poziomu paliwa. Nie ma wskazań temperatury cieczy chłodzącej. Głupie, no ale trudno. Takie są współczesne auta. Klikając ten przycisk możemy wyłączyć na przykład wskazania przebiegu dziennego i chwilowego. Możemy wyłączyć wskazania poziomu paliwa, żeby nas nie denerwowało, że mamy za mało paliwa. I możemy wyłączyć również obrotomierz i wtedy widzimy tylko na jakim biegu jedziemy i prędkość z jaką jedziemy. I nic więcej. Zabieram kluczyk i wysiadam. W sumie
całkiem fajny samochód, szczerze powiem, i w tym segmencie na pewno to jest jedna z lepszych propozycji na rynku. I nie dziwi mnie, że jest tak popularny i chętnie kupowany w Polsce. Może nie jest tak dobrze jeżdżącym samochodem, jak mówiłem, jak Ford C-Max czy Volkswagen, jednak na pewno niemiecka konkurencja nie będzie tak fajnie wyglądała, nie będzie tak dobrze wyposażona jak Citroen, a japońska konkurencja z kolei nie będzie oferowała Wam tylu dobrych silników diesla, co właśnie Cytryna. Produkowany do roku 2016 samochód z tym liftem, o którym wspomniałem, z 2010 roku, ma dosyć duży rozstrzał cenowy. Za początek produkcji albo za najtańsze, najbardziej zaniedbane egzemplarze z silnikiem 1.6 HDI trzeba zapłacić już poniżej 10 tysięcy złotych. Najdroższe, te najmłodsze, najlepiej wyposażone egzemplarze Grand Picasso, na przykład z dwulitrowym 165-kątnym dieslem, potrafią kosztować prawie 30 tysięcy złotych, ale mówi się, że im starszy C4 Picasso, tym lepszy, tym lepiej wykonany i tym mniej problematyczny. Na pewno jeśli chodzi o jednostki benzynowe, będziemy mieli tam dostępne jednostki wolno ssące 1.8 i 2.0. Im później, tym mniej problematyczny 1.6 HDI. Ale z kolei podobno wykonanie auta produkowanego tylko i wyłącznie w Hiszpanii nie jest już tak dobre jak tych początkowych serii. Dla mnie francuskie minivany zawsze będą liderem tego segmentu w Europie, ponieważ są to auta, które dobrze wyglądają, są dobrze wyposażone, a także mają troszkę tych takich nowinek technologicznych, których próżno szukać u niemieckich producentów na przykład. Do tego będą w miarę tanimi samochodami w eksploatacji, jak również tanimi zakupie właśnie z uwagi na tą obiegową opinię, że nie kupuje się aut na F, a co nie jest wcale prawdą. Jeśli chcecie taki rozsądny egzemplarz, warto zakręcić się wokół tych, które mieszczą się w przedziale między 15 do 20 tysięcy złotych. Wtedy macie pewność, że auto będzie bezwypadkowe albo w dobrym stanie z niekręconym przebiegiem. Oczywiście jeśli chodzi o koszty eksploatacji, rozsądniejsza będzie benzyna, natomiast jeśli chodzi o walory użytkowe, powiedzmy spalanie, jazdę w trasie, na pewno diesel też nie będzie złym wyborem. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, zwiedzania moich playlist, czyli Modern Ery i mojej ukochanej o autach z lat 90. Zapraszam do kolejnych odcinków z serii 500+, gdzie będę prezentował więcej minivanów. Możecie mi zostawić komentarz, jakie auto chcielibyście zobaczyć w tej serii. Ja oczywiście mam parę propozycji, ale chętnie wyjdę Wam również naprzeciw z materiałem, który chcielibyście tutaj obejrzeć. Lajkujcie ten odcinek, jeśli Wam się podobał, komentujcie. Dobra, nie przedłużam, jadę pobawić się jeszcze tą manualną, automatyczną skrzynią biegów, a Wy trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! Dlatego też dobra, wszystko.